Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu, które dotyczyć będzie encykliki papieża Piusa XI Mit Brennender Zorge, czyli po polsku można by przetłumaczyć z palącą troską. Tytuł Polski jest to położeniu kościoła w trzeciej Rzeszy, więc jakby niezbyt oddaje, można powiedzieć, literę tytułu, ale rzeczywiście dobrze oddaje istotę sprawy, o czym encyklika, czemu ta encyklika jest poświęcona. Encyklika Piusa XI, mit Brenender Zorge, ma datę 14 marzec 1937 roku. Zwracam uwagę na datę, dlatego, że jest ona istotna, ponieważ encyklika została wydana w czasie III Rzeszy i biorąc pod uwagę jej niemiecki tytuł, ta paląca troska oczywiście dotyczy sytuacji niemieckiego Kościoła i niemieckich katolików w czasie rządów hitlerowskich. Zanim przejdziemy do encykliki, trzeba, um, omawiania tej encykliki, trzeba parę słów powiedzieć na temat tła historycznego, dlatego, że jest to encyklika, która oczywiście zawiera pewną naukę ponadczasową Kościoła katolickiego, ale również jest dokumentem napisanym w pewnych bardzo szczególnych okolicznościach. I nie jest przypadkiem, że tytuł ma właśnie niemiecki. Trzeba pamiętać o tym, że w 1870 roku dochodzi do ostatecznego zjednoczenia Niemiec, i na nieszczęście dla niemieckich katolików, tą siłą, która jednoczy Niemcy w jedno państwo są Prusy. Prusy luterańskie, które traktują de facto katolicyzm jako religię obcą. Nie niemiecką, rzymską, i katolicy są cały czas podejrzewani przez władze pruskie, szczególnie za czasów Bismarcka. O nielojalność wobec państwa. Z tego mamy całą politykę, atak Bismarka na Kościół katolicki, który określamy ogólnie mianem kulturkampfu, czy też polityki kulturkampfu. Nazwa kulturkampf, czyli walka o kulturę, też zresztą nie jest przypadkowa. Dlatego, że miałaby być to walka kultury z katolicyzmem. Dlatego, że Bismarck, podobnie jak wielu luteran nacjonalistycznie i szowinistycznie nastawionych, Uważał, że kulturę reprezentuje tylko i wyłącznie luteranizm i protestantyzm, podczas kiedy Kościół reprezentuje no, coś wrogiego kulturze, ciemnotę, obskurantyzm itd. Stąd nazwa, która no, dla polskiego czytelnika tych wydarzeń czy słuchacza no, nie jest specjalnie jasna. I w czasie kultur kampfu Kościół katolicki, jak wiemy, no, stawił kulturkampfowi Bismarcka straszliwy, rozpaczliwy, ale w miarę skuteczny opór. I w czasie. Kiedy mamy do czynienia z kulturkampfem, powstaje wielka partia skupiająca katolików, a mianowicie Centrum Partai, czyli Partia Centrum, popularnie zwana po prostu Centrum w języku polskim. Partia powstała mając jako oficjalny zapis statutowy, że ulegnie samorozwiązaniu w momencie, w którym nastąpi koniec walk w Zjednoczonych Niemczech z Kościołem Katolickim, a końcem tych, tej walki będzie podpisanie konkordatu. Na samym początku, kiedy partia powstała, to centrum wraz z socjaldemokratami z SPD, były, partie te były uważane za antypaństwowe. Mówiono, używano takiego pojęcia stadtfeinde, wróg państwa, dlatego że państwowość kojarzyła się z luteranizmem, który był zresztą oficjalną religią państwa niemieckiego. W okresie weimarskim. Po upadku cesarstwa sytuacja zmieniła się dla katolików zdecydowanie na plus. Przestali być traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a Partia Centrum. Wchodziła w skład wszystkich chyba rządów w okresie weimarskim w latach 1918-1933. Kilkakrotnie nawet posiadała kanclerza, chociaż jej wpływy polityczne tak naprawdę nie były jakoś specjalnie wielkie, dlatego że na partię centrum głosowało już mniej więcej kilkanaście procent wyborców, nie wszyscy katolicy oczywiście głosowali na partię centrum. Dlatego też partie, znaczenie tej partii wynikało przede wszystkim z tego, że była zdolna zawierać sojusze. No, jak sama nazwa mówi, była partią centrum, czyli centrową, i mogła zawierać sojusze zarówno z pruską protestancką prawicą, jak i z lewicą socjaldemokratyczną. I w wyniku tych sojuszy kilkukrotnie politycy partii centrum nawet pełnili funkcję kanclerza. Problem tylko w tym, że partia Centrum nigdy nie mogła zrealizować swojego podstawowego statutowego celu, a mianowicie podpisania Konkordatu, dlatego że ewentualni koalicjanci SPD, czy to konserwatyści, a więc prawica, czy to SPD absolutnie nie zgadzały się na przyjęcie konkordatu. Prawica pruska, głównie z tego powodu, że była luterańska. Z kolei SPD była hałaśliwie antyklerykalna i nawet współtworząc z Centrum Rządy, tej kwestii się zdecydowanie opierała, podobnie jak i innym postulatom katolickim. Ale ta kwestia, można powiedzieć, dla SPD stanowiła takie no, być czy nie być ideologiczne, taki, taki, taki papierek lakmusowy, że się broni wartości lewicowych, a jedną z tych wartości lewicowych miała być, miało być państwo laickie, czyli de facto antyklerykalne które nie uznaje w ogóle Kościoła katolickiego jako partnera do podpisywania jakichkolwiek umów. Sytuacja katolików, zresztą nie tylko katolików, ale wszystkich Niemców, radykalnie się zmienia w momencie, kiedy w latach 1933-1934 do władzy dochodzi NSDAP i Adolf Hitler. Adolf Hitler od samego początku postanowił zrobić duży, taki bym powiedział, teatralny krok w kierunku katolików pozyskać ich, wzorując się tutaj na polityce Benito Mussoliniego, który sam ateista i antyklerykał prywatnie, w 1929 roku podpisał traktaty laterańskie z Piusem XI, uznające państwowość kościoła katolickiego na terenie państwa watykańskiego i będące równocześnie no, konkordatem opisującym całokształt stosunku państwa i kościoła we Włoszech faszystowskich. Powszechnie się uważa w literaturze przedmiotu, że krok ten na który nie była w stanie się zdobyć nigdy ani partie lewicowe, ani centrowe ani prawicowe we Włoszech przedfaszystowskich spowodował no, zdecydowane zwiększenie jego popularności. Nie było tam żadnych badań, opinii publicznej, żeby to dokładnie stwierdzić, ale przede wszystkim badana tutaj jest prasa katolicka, która zaczęła się od tego czasu o Mussolini wypowiadać bardzo pozytywnie i trwało to aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy no, mina troszeczkę katolikom jednak z że Włochy do tej wojny przystąpiły, i to po tej stronie, po której przystąpiły. W każdym razie Hitler postanowił powtórzyć ten sam manewr w Niemczech. W dodatku nie będę tego ukrywał, że chyba w różnego rodzaju negocjacjach ze stroną kościelną, zarówno z biskupami niemieckimi jak i z, w, w rozmowach z Watykanem, stawała, jak się zdaje, kwestia, e, że celem partii centrum jest podpisanie konkordatu i e, w zamian za podpisanie konkordatu, no jak to sam status partii centrum mówił, partia dokona samorozwiązania. Dlatego cześć, cze, też część historyków przypuszcza, że kiedy doszło do tak zwanego podpalenia Reichstagu przez komunistów, co było najprawdopodobniej sfingowaną przez hitlerowców prowokacją, partia Centrum poparła specjalne uprawnienia dla. Kanclerza Rzeszy, dający mu de facto władzę ustawodawczą, między innymi właśnie dlatego, że liczono, iż przywódcy partii centrum liczyli na to, że kanclerz, mając władzę ustawodawczą w swoich rękach, będzie mógł podpisać i można powiedzieć, no, ratyfikować równocześnie konkordat. Z Rzymem, omijając Reichstag, gdzie dla tego typu propozycji no, uzyskanie większości głosów nawet w tak zdyscyplinowanej partii jak NSDAP mogłoby stanowić bardzo duży problem. Warto zwrócić uwagę, że w ogóle katolicy niemieccy w tym czasie, w latach 30., na początku lat 30., dość błędnie, co tu dużo mówić, traktowali Adolfa Hitlera jako polityka niereligijnego, ale religii niewrogiego, przyjaznego religii, chociaż osobiście niewierzącego, który stanowi równocześnie zaporę przeciwko komunizmowi i ewentualnej rewolucji komunistycznej w Niemczech, czy też przejęcia władzy przez komunistów w wyborach. Pamiętajmy, że jest to czas... Wielkiego kryzysu gospodarczego, dno kryzysu gospodarczego i agitacja bolszewicka na zachodzie Europy, a szczególnie w Niemczech, które były wyjątkowo mocno dotknięte przez kryzys, była bardzo, ale to bardzo silna. W Hitlerze widziano przede wszystkim katolika wychowanego w kulturze katolickiej, nawet jeśli osobiście niewierzącego, ale rzeczywiście było kilka elementów, które świadczyło jego dobrej woli. Takim elementem przede wszystkim jest zawartość Mein Kampfu, gdzie jest potępiona bardzo stanowczo polityka kultur kampfu od tona von Bismarcka. Hitler uważa, że religia jest czymś, i głosi to w Mein Kampfie, czymś nieredukowalnym dla ludzkiej duszy i ludzkiej psychiki. Zresztą Hitler sam nie zabiera głosu, czy jest prawdziwa, czy jest fałszywa. Uznaje, no, można powiedzieć, że człowiek z natury swojej jest istotą religijną i dlatego podkreśla, że walka z religią jest po prostu politycznym błędem i potępia wprost Bismarcka za atak na Kościół katolicki i na kulturkamp. Oczywiście działalność NSDAP i wiele jej publikacji no, miał, znosi, nosiło charakter no, głęboko antykatolicki i neopogański, ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że Hitler prowadził bardzo sprytną politykę w tej kwestii, dlatego że pisma antykatolickie pisane przez działaczy i aktywistów NSDAP nigdy nie ukazywały się jako oficjalne pisma partyjne. Jako oficjalne książki wydawane przez wydawnictwo partyjne. Dotyczy to m.in. słynnego mitu XX wieku Alfreda Rosenberga, który w tym micie sformułował całą tezę o walce mitu germańskiego z mitem semicko-chrześcijańskim. Oczywiście książka spodobała bulwersację katolików, znalazła się również na rzymskim indeksie ksiąg zakazanych, ale Hitler w rozmowie z biskupami niemieckimi, kiedy oni, że tak powiem, podnieśli tą kwestię, zwrócił uwagę, i zresztą był to prawdziwe, prawdziwe stwierdzenie, że partia odmówiła Wydania tej książki w, przez wydawnictwo partyjne. Alfred Rosenberg wydał tą książkę na swój własny koszt w prywatnym innym wydawnictwie, i w związku z czym nie jest to książka reprezentująca oficjalną linię partii. Um, i tą odpowiedź Hitlera, nawet można powiedzieć prawdziwą, w tym sensie, że rzeczywiście nie została książka wydana przez wydawnictwo partyjne, katolicy uznali jako, jako odpowiedź zadowalającą, że nie jest to opinia samego prącego wtedy do władzy przyszłego Firera. Z tego też powodu katolicy z wielką nadzieją usłyszeli, że w momencie, kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy, pamiętajmy, że jest to epoka, kiedy nie było jeszcze żadnych obozów koncentracyjnych, holokaustu i tego typu rzeczy, i nawet ludziom się takie rzeczy nie śniły po nocach i nie umieli sobie czegoś takiego wyobrażać, uważano go wtedy głównie za takiego dosyć radykalnego, ulicznego demagoga, skrajnie nacjonalistycznego. Antysemickiego, skłonnego do jakichś buje ulicznych, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy za takiego można powiedzieć ludowego konserwatystę i nacjonalistę, który, który gania komunistów po ulicach i wydaje się generalnie niegroźnym krzykaczem. Dlatego też traktowano go jako polityka, który oczywiście jest w stanie stworzyć nowe Niemcy, ale nie widziano w nim jakiegoś zagrożenia dla pokoju europejskiego, dla życia milionów czy dziesiątek milionów ludzi. Zresztą to nie tylko dotyczyło, ten błąd popełniła nie tylko dyplomacja watykańska, ten błąd popełniła również dyplomacja francuska, angielska dyplomacja polska. Także nikt wtedy nie traktował jakby Hitlera jako, jako, jako strasznie niebezpiecznego polityka. Przeciwnie, raczej traktowano go, ponieważ też był faszystą, jak Benito Mussolini. Patrzono na Benito Mussoliniego, który, no, był jaki był, ale nie stanowił jakiegoś wielkiego zagrożenia dla świata, a jego system polityczny, no, liberalny na pewno nie był, ale nie wyróżniał się jakoś in minus w stosunku do wielu znanych wtedy i praktykowanych, istniejących w tym czasie dyktatur. Dlatego Kościół zdecydował się zawrzeć konkordat z Hitlerem. Zresztą zwróćmy uwagę, że Hitler sam wystąpił z tą inicjatywą. To była inicjatywa strony niemieckiej, a nie strony watykańskiej, do negocjacji, do podpisania konkordatu w swoim imieniu. Hitler też bardzo sprytnie to załatwił, ponieważ wysłał do tej kwestii ówczesnego wicekanclerza Franza von Papena, reprezentującego środowisko pruskich, pruskich konserwatystów, ale uwaga, Y, y, katolika i byłego członka Partii Centrum. Czyli jakby to było ukłon i wskazanie, że konkordat z Rzymem zawiera ta część, nazwijmy to, katolicka establishmentu rodzącej się wtedy III Rzeszy. Oczywiście sam von Papen niedługo przestanie być wicekanclerzem i skończy na placówce w Turcji jako ambasador i zostanie całkowicie podobnie jak pruscy konserwatyści odsunięci od władzy, no ale wtedy tego nikt jeszcze w Rzymie nie... Nie był w stanie przewidzieć, podobnie jak nie przewidywano tego ani w Paryżu, ani w Londynie, ani w Warszawie, ani opinia publiczna w Niemczech. Dlatego uważa się, że celem konkordatu było ze strony papieskiej zabezpieczenie interesów prawnych, materialnych, przede wszystkim pozycji instytucjonalnej, zarówno Kościoła katolickiego jako instytucji, Organizacji katolickich, jak i praw katolików w kwestiach religijnych. W literaturze nieprzychylnej Kościołowi katolickiemu zawsze podkreślano ten element, że w ten sposób Kościół katolicki legitymizował dojście do władzy Hitlera. Jest to w tym sensie prawda, rzeczywiście tak było, ale pamiętajmy, że to jest rok 33-4. To jest, to jest jeszcze trochę nie ten Hitler, morderca i ludobójca, którego znamy. I jakby no podstawą, dla którego Kościół katolicki mógł sobie wyobrażać, jak będą wyglądały rządy faszystowskie, był przede wszystkim przykład włoski, który nie był jakoś specjalnie przerażający. Jeżeli chodzi o sam konkordat, składał się on z 34 artykułów. Ja nie będę tych wszystkich artykułów tutaj przytaczał. Zwrócę uwagę na jego najważniejsze zapisy tylko. Po pierwsze dlatego, żeby pokazać, co Kościół w tym konkordacie miał zyskać, a po drugie, żebym mógł potem pokazać, co nie zostało, co nie było respektowane i z tego konkordatu nie było wykonywane. Artykuł pierwszy gwarantował duchowieństwu i wszystkim katolikom wolność wyrażania i publicznego praktykowania religii katolickiej. Kościół na jego, prawo, na jego mocy tego artykułu miał prawo do niezależnego regulowania i zarządzania własnymi sprawami w granicach ogólnie obowiązującego prawa. Oraz do wydawania w ramach własnych kompetencji praw i zarządzeń wiążących jego członków. Oznaczało to wewnętrzną autonomię Kościoła Katolickiego. Artykuł 2 potwierdzał, że w postanowienia trzech takich nazwijmy małych konkordatów, które Kościół Katolicki podpisał z poszczególnymi niemieckimi krajami, nie mogąc podpisać ich ogólnie z, z Republiką Weimarską, gdzie nie było do tego permanentnie, permanentnie, nie było w tym celu większości. Dlatego artykuł drugi potwierdza zawarte tak zwane Länderkonkordate, czyli konkordaty krajowe, z katolicką Bawarią, z Badenią i z Prusami. Co ciekawe, właśnie nawet w Prusach został podpisany konkordat przez Kościół katolicki, a równocześnie pruscy konserwatyści w parlamencie ogólnokrajowym sprzeciwiali się jego podpisaniu. Artykuł 4 zapewniał Rzymowi pełną wolność, nieskrępowaną wolność komunikowania się z niemieckim duchowieństwem. A niemieckim duchownym, szczególnie biskupom, komunikowania się z wiernymi we wszystkich kwestiach dotyczących Urzędu Duszpasterskiego, co oznaczało, zgodnie z tymi zapisami, prawo do swobodnego nauczania wiernych przez pasterz. Artykuły między 5 a 10 dawały duchowieństwu ochronę przeciwko jakiejkolwiek ingerencji państwa w ich działalność misyjną, religijną, posługę religijną. Dawały również ochronę prawną przeciwko zniesławieniu, a także przeciwko szyderstwom z użyciem strojów duchownych czy też strojów zakonnych. Oznaczało to po prostu penalizację, nazwijmy to, happeningów antyklerykalnych, gdzie ich członkowie byliby poprzebierani za e, duchownych katolickich. I e, artykuł że chyba też 10 gwarantował to ważne tajemnicą spowiedzi, której nie można było wymagać jej złamania, nawet w postępowaniu karnym. Artykuł 13 nadawał wszystkim parafiom, biskupstwom i zakonom osobowość prawną, którą one do tej pory nie posiadały. Artykuł 14 ustalał sposoby mianowania biskupa, a mianowicie biskupi byli wyznaczani, mianowani. Przez stolicę apostolską, ale rząd miał prawo postawienia weta w przypadku osób o kontrowersyjnych poglądach politycznych. No, w, w tamtych czasach był to artykuł spotykany dosyć często w różnych konkordatach, nawet z tak krajami katolickimi jak Hiszpania-Franco. W latach 50. jeszcze się znalazł taki zapis. Artykuł 15 gwarantował zakonom wolność zakonom, wolność pracy duszpasterskiej, charytatywnej i edukacyjnej. Artykuł 16 wymuszał na biskupach złożenie przysięgi lojalności wobec państwa niemieckiego. Artykuł 17 gwarantował nienaruszalność mienia kościelnego. Artykuły 1925 jest aż sześć artykułów, to nie jest przypadek, bardzo szczegółowo opisywały ochronę katolickiego systemu edukacji, aż sześć artykułów na ten temat. Zwracam na to uwagę, ponieważ to będzie kwestia niezwykle istotna. I z powodu właśnie tych artykułów 1925 tak naprawdę zostanie wydana encyklika z orge piusa 11. Artykuł 27 regulował mianowanie kapłanów wojskowych, to w znaczy posługi w wojsku. Artykuł 28 zapewniał kościołowi prawo do opieki duszpasterskiej nad szpitalami, więzie, więzieniami itd. No i wreszcie artykuły 31-32 mówiły o prawie. Legalnej działalności katolickich organizacji i stowarzyszeń, i państwo niemieckie wraz z Kościołem Katolickim miało określić, które kwestie, znaczy które stowarzyszenia podlegają pod to prawo i nie mogą zostać zawieszone czy też zlikwidowane przez władze państwowe. Był to szczególnie ważny artykuł, ponieważ wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że dojście do władzy Adolfa Hitlera stawia pod poważnym znakiem zapytania przyszłość liberalnej demokracji w Niemczech. Niestety, po podpisaniu Konkordatu i wzmocnieniu swojej władzy przez NSDAP, Konkordat był słabo przestrzegany. Co to znaczy tak, Konkordat nie był przestrzegany jakby na dwa sposoby. Sposób taki bardziej nieformalny, to przede wszystkim przez jego skrajnie, skrajnie zawężającą interpretację. To znaczy, kiedy na przykład była mowa o wolności nauczania kościelnego i komunikowania się na przykład biskupów czy w ogóle duchowieństwa ze społeczeństwem, władze stały na stanowisku, że dotyczy to przede wszystkim kwestii. Liturgicznych, przestrzegania świąt, niedzieli i tak dalej, czyli wszystkich tych kwestii, nazwijmy już stricte religijnych, uważając, że to, co Kościół katolicki określa jako kwestie mieszane, czyli na przykład kwestie moralne regulowane przez prawo państwowe, nie podlegają tutaj ocenie publicznej Kościoła katolickiego. I kwestie też, tak powiem, budziły od samego początku, kiedy hitlerowcy realizowali ten konkordat w praktyce, wzbudzały olbrzymie kontrowersje, bo się okazało, że władza uważa, że duchownym nie tylko się nie wolno wypowiadać o kwestiach, stricte politycznych, polityce zagranicznej, ustroju państwa itd., ale uważano również, że nie, nie mogą się wypowiadać o kwestiach związanych z kwestiami moralnymi. A taką kwestią na przykład będzie z pewnością, będą ustawy norymberskie z 1935 roku, które podważały prawa obywatelskie wszystkich Niemców pochodzenia żydowskiego, również tych, którzy mając żydowskie korzenie są katolikami. I kościół katolicki oczywiście stał na stanowisku, że jest to kwestia, która dotyczy katolików, moralność i Udecydowanie, kto jest katolikiem, a kto nie jest, jest jakby no, w gestii Kościoła katolickiego. Tymczasem władze no, tutaj blokowały wszelkie publiczne wystąpienia i sprzeciwy w tej kwestii, argumentując, że są to kwestie polityczne, które nie dotyczą nauczania Kościoła. Konkordat nie jest przestrzegany również bardzo często wprost. Nieprzypadkowo zwróciłem uwagę na te artykuły 19-25, w których starannie opisano autonomię i ochronę Kościoła katolickiego, dlatego że nastąpiła bardzo szybko likwidacja całego szkolnictwa niepublicznego, jakbyśmy to dzisiaj w Polsce określili, którego znaczna część, czy nawet większość, chyba, to było szkolnictwo katolickie. Co więcej, nie dość, że wszystkie dzieci z tych dotychczas katolickich szkół zostały zagonione do szkół państwowych, gdzie nauczano je w duchu niekatolickim, tylko w duchu narodowo-socjalistycznym, to w dodatku, po y, zakończeniu szkoły, w sensie po wyjściu ze szkoły, y, były przymusowo, obligatoryjnie zapisywane i musiały uczestniczyć w zajęciach y, Hitlerjugend, w przypadku chłopców, czy też Bund Deutscher Medal, tak zwany BDM, czyli taki można powiedzieć Hitlerjugend dla dziewcząt. O ile Hitlerjugend w Polsce wszyscy kojarzą, co to jest, to BDM nie jest kojarzone, jest to taka y, przymusowa organizacja młodzieżowa dla dla, e, dziewcząt, e, gdzie uczono je, jak być dobrymi niemieckimi matkami, wychowywać dobrych niemieckich nazistów, generalnie. E, I e, w, chodziło o to, aby dzieci, po pierwsze, w szkole uczyły się nowych narodowo-socjalistycznych treści, a jak wyjdą ze szkoły, żeby nie mogły wrócić spokojnie do domu. Tylko, żeby do samego wieczora były, można powiedzieć, zajęte i zorganizowany ich czas był przez partię, po to, aby wchłaniały naukę narodowo-socjalistyczną i żeby w domu nie miały kiedy, bo przyjdą, to już będą wieczorem zmęczone i pójdą spać, po to, żeby nie miały kiedy mieć szerszego kontaktu z rodzicami, dziadkami, którzy mogliby wychowywać je w tradycyjnych wartościach. W tej sytuacji po spotkaniu z biskupami niemieckimi 14 marca 1937 roku, Pius XI decyduje się opublikować encyklikę Mit brennender zorge czyli z palącą troską. Co jest, powiem szczerze, u Piusa XI raczej kwestią rzadką. Dlaczego? Dlatego, że w literaturze przedmiotu Piu dotyczącej pontyfikatu Piusa XI dość często zwraca się uwagę, że jest to papież, który ma raczej tendencję do kapitulowania przed władzami państwowymi. Jest to papież bardzo, ale to bardzo koncyliacyjny i ustępujący władzom państwowym. No, w literaturze, szczególnie takiej, bym powiedział, katolicko-konserwatywnej, no, wypomina się temu papieżowi przede wszystkim e, potępienie we Francji Action Francaise w 1026 roku, kiedy to papież chce się pojednać z republiką i odcina się od e, monarchistów w zdecydowanej większości tradycyjnych katolików. Jakby następuje to odcięcie kosztem właśnie tych tradycyjnych katolików, żeby się pojednać z Republiką. Konserwatywni krytycy to samo zarzucają mu w przypadku Meksyku, kiedy Pius XI no, nie popiera, a w każdym razie słabo popiera i szuka kompromisu z rządem w ruchu Kristeros, kosztem tegoż ruchu Christeros, A z kolei lewicowi krytycy Piusa XI zarzucają może w 1929 roku, Zawarł, zawarł traktaty laterańskie z włoskimi faszystami. Dlatego jest to interesujące, że ten papież, który uchodzi za takiego kompromisowego i który no, generalnie ma raczej tendencję do poddawania się i kapitulowania w sporach z państwem, decyduje się w 1937 roku na publiczne ogłoszenie takiego prawda, wielkiego nie III Rzeszy. Oznacza to oczywiście, że w tej III Rzeszy musiały się dziać rzeczy na tyle poważne, że ten bardzo, ale to bardzo ostrożny Ojciec Święty zdecydował się na taki krok. Ja bym powiedział w ten sposób. Jeśli się przejrzy tą encyklikę mit Brenender Sorge, to w argumenty, które znajdziemy przeciwko III Rzeszy możemy podzielić na dwa rodzaje. Rodzaj pierwszy jest to bezpośrednie złamanie konkordatu przez władze trzeciej Rzeszy. I gdybyśmy mieli wskazać na to bezpośrednie, to wskazania papieskie, co się, co się takiego stało, to sam dokument zaczyna się tam już na drugiej stronie encykliki zaczyna się od kwestii szkoły wyznaniowej. To znaczy artykuły 19-25 konkordatu zostały, można powiedzieć, wprost złamane, dlatego że skasowano całe szkolnictwo katolickie. Drugi argument, który gdzieś tam się w tekście pojawia, ale już znacznie później nie jest chyba traktowany jako jakby ten oficjalny no, powód wydania encykliki, jest to powszechne znieważanie religii i boga chrześcijańskiego w postaci wydawanych w III Rzeszy oficjalnie, legalnie, mimo cenzury. Znieważanie religii Boga za pomocą pism, i jak to ładnie określono w dokumencie, sztuk plastycznych czyli, czyli chodzi o różnego rodzaju, jak się domyślamy, wystawy nazwijmy, promujące sztukę narodowo-socjalistyczną. Ale powiedziałbym, że to są tylko i wyłącznie preteksty, łamanie konkordatu. Tak naprawdę, bowiem Pius XI decyduje się na Całą taką e, ogólną, jakby to powiedział filozof, holistyczną, czyli całościową, e, krytykę ideologii Trzeciej Rzeszy. E, I tą krytykę ideologii Trzeciej Rzeszy można w moim przekonaniu podzielić na 10 punktów. Tutaj jedna uwaga. Sam Pius XI nie dokonuje tego wyliczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest wyliczenie mojego autorstwa na podstawie bardzo starannej lektury i egzegezy samej encykliki. Będę w tej chwili omawiał te poszczególne punkty w krytyki. Ideologii narodowo-socjalistycznej, bo to jest zarówno ideologii, jak i praktyki narodowo-socjalistycznej. Będzie to wyglądało w ten sposób, że na początku nazwę problem, następnie przeczytam jeden czy dwa krótsze lub dłuższe fragmenty z encykliki, w których problem jest przedstawiony. I jeżeli nie będą one jasne i oczywiste, to dokonam ze swojej strony jakiegoś takiego prawda, omówienia kwestii. Po, po, po pierwsze, pierwszym, pierwszym krytykowanym elementem jest panteizm, i, panteizm ideologiczny i, i totalitaryzm praktyczny trzeciej Rzeszy jako państwa. W Pius XI pisze tak, Kto hołdując panteistycznej mglistości utożsamia Boga ze światem, kto z Boga czyni coś ziemskiego, a ze świata coś boskiego nie należy do wierzących w Boga. To w takie wyjaśnienie. Jest to oczywiście krytyka skierowana przeciwko ówczesnej niemieckiej filozofii filozofii, w której bardzo mocno jest wydobyty ten element panteistyczny i negacja objawienia i Boga chrześcijańskiego. Jest to filozofia niemieckiego idealizmu, czele z Heglem, do której Mniej czy bardziej świadomie odwołują się Hitlerowcy. Mówię mniej czy bardziej świadomie, dlatego że większość Hitlerowców, szczególnie tej grupy przywódczej, stanowiły osoby, no mówiąc, delikatnie słabo wykształcone, którzy gdzieś tam hegla czy Fichtego to pewnie w życiu nie mieli w ręku, ale no, którzy gdzieś tak, można powiedzieć, czerpali z tych prądów filozoficznych niemieckiego panteizmu, idealizmu, które były bardzo popularne w niemieckiej po prostu ówczesnej kulturze. Dużo. I elementem właśnie szczególnie u Hegla, tak zwanej prawicy heglowskiej, jest ten właśnie kult państwa jako pewnej totalności, która łączy się w jedno z Bogiem. U Hegla Bóg się wyraża, Weltgeist, Duch Świata, taki panteistyczny Bóg wyraża się w państwie i dlatego od Hegla wywodzono potem różnego rodzaju ideologie totalitarne. Tutaj faszyści włoscy, którzy zdecydowanie byli lepiej wykształceni filozoficznie niż narodowi socjaliści, oni się wprost do tego Hegla odwoływali. Ale w niemieckiej kulturze było to bardzo silne i wtedy, kiedy do NSDAP zaczęli zapisywać się intelektualiści, filozofowie, prawnicy i tak dalej, no to oni się bardzo często właśnie odwoływali do tych wszystkich panteistycznych herezji stworzonych przez Hegla, których wyrazem racjonalności i boskości miało być Wszechmocne państwo. Punkt drugi krytyki: neopogaństwo nazistowskie. Jest to, jest to element, który jest kilkakrotnie krytykowany w, w, w omawianej encyklice. Czytamy bowiem w punkcie 11. Kto idąc za wierzeniami starogermańsko-przedchrześcijańskimi na miejsce Boga Osobowego stawia różne nieosobowe fatum, ten przeczy mądrości Bożej i Opatrzności. Taki człowiek nie może sobie rościć prawa, by go zaliczać do wierzących w Boga. Tak. Bo oczywiście neopogaństwo zakłada wiarę w jakiś Bogów, ale nie jest to Bóg chrześcijański. Zresztą neopogaństwo całe germańskie i starogermańskie miało charakter panteistyczny, więc łączyło się z punktem pierwszym. Dalej w następnym punkcie 12, plus 11 pisze. Kto ponad skalę wartości ziemskie, rasę. Albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej, albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje się im bałwochwalczo. Ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga Człowieka i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze. Czyli mamy tutaj potępienie absolutów yy, ideologii hitlerowskiej, rasy narodu, przy czym należy pod tym narodem rozumieć folk w tym znaczeniu tego narodu etnicznego, tak jak to folkiści, ideologia narodowo-socjalistyczna promowała. Państwo, ustrój państwa lub przedstawicieli władzy państwowej, czyli oczywiście mam tutaj, pewnie papież miał na myśli Adolfa Hitlera, nawet jeśli to nazwisko wprost nie padło. Następne Trzeci punkt krytyki ideologii narodowo-socjalistycznej, partykularyzm i wojujący antyuniwersalizm narodowego socjalizmu. W czternastym punkcie encykliki Pius XI pisze: Bóg dał swe przykazania jako najwyższy władca. Mają one znaczenie niezależnie od czasu i przestrzeni kraju i rasy. Jak Boże Słońce wszystko świeca, tak też prawo Jego nie uznaje żadnych przywilejów i wyjątków. Oznacza to, że jakaś domniemana rasa germańska nie jest w żaden sposób Wyjęta spod tych praw nie dostała od Boga żadnego przywileju, że im nie podlega. Podlega bowiem, czyli Niemczyzna i Niemcy, podlegają takim samym prawom Boga, jak wszystkie inne narody. Nie są jakimś drugim narodem wybranym, immunizowanym od Bożych praw. W punkcie czwartym mamy potępienie czegoś, co się nazywało w III Rzeźni Deutsche Christen, czyli niemieckich chrześcijan. No to ja najpierw przeczytam potem powiem, co to ci niemieccy chrześcijanie byli. Albo nie, najpierw powiedzmy. Niemieccy chrześcijanie to jest ruch, który się rozpoczął przede wszystkim pośród protestantów. Katolicy byli nim stosunkowo mało objęci, ponieważ niemieckie chrześcijaństwo pośród katolików nigdy nie było popularne. To był to była nurt, który się rozpoczął pośród pastorów, próbujących połączyć chrześcijaństwo z nazizmem i z rasizmem. Głosili oni, że Chrystus się wcieli, wcielił, umarł i z martwych wstał wyłącznie za Niemców. Twierdzili, że Chrystus nie urodził się w rodzinie żydowskiej, tylko urodził się gdzieś jakąś tam półnordyk, prawda? Twierdzą, że tam w Judei były posiedlane jakieś plemiona germańskie i tak dalej. Twierdzili, że wszystkie przykazania Cała Ewangelia jest skierowana wyłącznie do Nordyków i Niemców i zaprzeczali uniwersalnemu charakterowi chrześcijaństwa. No, poza tym, jeszcze tam chodzili prawda, w strojach duchownych i, i, i prawda, ze swastykami, hajlowali, prawda, między innymi biskupi protestancy, kilku z nich w tym ruchu uczestniczyło i tam żądali, żeby ich witać hail biskup i tak dalej. Także takie dziwactwa. Samych katolików w Ruchu była zdecydowanie mało, no ale nie da się ukryć, że niestety byli tacy. Tutaj w kościele katolickim ruch Deutsche Christen był słaby z powodu jego hierarchiczności sztywnej. To znaczy po prostu biskupi nie pozwalali swoim podległym im kapłanom w tym ruchu uczestniczyć. Podczas kiedy hierarchiczność w kościele luterańskim była słaba i nie oglądając się na a biskupów, niższy kler dosyć często brał udział w tym ruchu. I mamy tutaj, właśnie w punkcie 15, radykalne potępienie tego niemieckiego chrześcijaństwa. Tylko płytkie umysły, mówi papież, mogą popaść w ten błąd, by mówiąc o Bogu narodowym, o religii narodowej. Tylko one mogą podjąć daremną próbę, by w granicach jednego tylko narodu. W ciasnocie krwi jednej rasy, zamknąć Boga, stwórcę wszechświata, króla i prawodawcę wszystkich narodów, wobec wielkości, którego narody są jakby, jakoby krople u wiadra. Tutaj jeszcze podobne, podobnie mamy tutaj powrót do tego samego elementu w punkcie 22 i w punkcie 28. W sumie nie, nie wnosi to nic nowego. Ja się zdecyduję na przeczytanie tych fragmentów, ponieważ stanowią one ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy głoszą jakieś po dzień dzisiejszy. Jakieś rasizmy, nacjonalizmy etniczne, rodzimowierstwo jakieś, chrześcijaństwo polskie, narodowe, tylko dla Polaków i tak dalej. Więc warto to przeczytać, bo to dotyczy oczywiście Niemców, ale dotyczy również tych, którzy gdzieś tam na marginesie funkcjonując w polskiej kulturze, też takie idee wyrażali. Punkt 22. Kościół ustanowiony przez Zbawiciela jest jeden ten sam dla wszystkich narodów. Pod jego kopułą. Otaczającą jak firmament całą ziemię, jest miejsce i ziemia rodzinna dla wszystkich narodów i języków. Podobnie czytamy w artykule 28. Punkcie, przepraszam, 28. Jeśli ludzie, którzy są nawet zgodni w wierze w Chrystusa, nęcą nas mirażem narodowego Kościoła niemieckiego, to wiedzcie, że będzie on tylko zaprzeczeniem jednego kościoła Chrystusowego. No bo słusznie, albo wierzą w to samo co Kościół Chrystusowy, no to wtedy nie mają po co tworzyć Kościoła Narodowego, albo nie wierzą w to, co głosi Kościół Chrystusowy, a więc nie są Kościołem Chrystusowym. Następny ważny punkt to jest potępienie czegoś takiego, co ja określiłbym jako marcjonizm narodowo-socjalistyczny. Na czym polega marcjonizm? Marcjonizm jest to herezja wczesnochrześcijańska, gnostycka. Marcjon głosił, że Stary Testament jest dziełem szatana i tylko Nowy Testament jest dziełem Chrystusa, który zbuntował się przeciwko Staremu Testamentowi, czyli przeciwko szatanowi. Marcjon został odkopany w, na przełomie XIX-XX wieku jego pisma przez takiego teologa protestanckiego, Harnaka, który napisał na jego temat bardzo zresztą ciekawą książkę, do dzisiaj czytaną jako klasyka. I nie tyle napisał tą książkę z jakiejś wielkiej, bym powiedział, sympatii do Marcjona, co po prostu w ramach badań historycznych kościoła. Książka ta zrobiła wielką karierę w Niemczech, dlatego że niemieccy antysemici uznali, że Marcjon jest, można powiedzieć, ojcem tego ruchu Deutsche Christen z tego powodu, że chce skasować z chrześcijaństwa wszystkie elementy żydowskie opisane głównie w Starym Testamencie. I przeciwko temu pomysłowi, tego, można powiedzieć, neomarcjonizmu, który w latach 30. w Niemczech się szerzył i był bardzo popularny, zwraca się Pius 11 w punkcie 19. Księgi Starego Testamentu są w pełni Słowem Bożym, organiczną częścią jego objawienia, pisze papież. Tylko ślepota i pycha mogą zamknąć oczy na skarby zbawiennych nauk, jakie mieszczą się w Starym Testamencie. Kto chce wyrzucić z kościoła i ze szkoły historię biblijną i mądre nauki Starego Testamentu? Ten ciasnej i, o, i ograniczonej myśli ludzkiej każe być sędzią planów bożych względem historii świata. Ten zaprzecza wierze w prawdziwego Chrystusa. Stary Testament znajduje spełnienie, swój kres i swoje wywyższenie w Nowym Testamencie. Także można powiedzieć, że tutaj jest jakby no, uwieńczenie tej całej krytyki, tych wszystkich teorii, właśnie tych niemieckich chrześcijan popierających Trzecią Rzecz. Punkt szósty krytyki kult jednostki, jak to określa, określa się dzisiaj, chociaż raczej mówi się w stosunku do systemów komunistycznych, ale nazwijmy to w ten sposób kult Firera. W dwudziestym punkcie papież mówi: kto świętokradzko zapoznaje przeogromną, istotną różnicę pomiędzy Bogiem, człowiekiem, a ludźmi i odważa się kogokolwiek ze śmiertelników, choćby to nawet był największy człowiek wszystkich czasów, postawić obok Chrystusa lub nawet ponad nim i przeciwko niemu, ten musi pozwolić sobie powiedzieć, iż jest obłąkanym prorokiem. Głoszącym urojenia, do którego w przerażający sposób stosują się słowa Pisma Świętego. Śmieje się ten, kto mieszka w niebie. Tak. Dlatego, że człowiek nie może się stać równym Chrystusowi. W literaturze Trzeciej Rzeszy, co jako badacz trzeciej Rzeszy potwierdzam, Hitler był bardzo często stylizowany na nowego Chrystusa, na można powiedzieć nosiciela nowego objawienia, zapisanego w Mein Kampf, jako postać, która można powiedzieć, w historii ludzkości posiada rangę zbawiciela numer dwa. I to przeciwko tego typu teoriom i kultowi jednostki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zwraca się ten punkt. Punkt siódmy. Krytyki jest to yy, krytyka ruchu apostazji z Kościoła katolickiego po to, aby udokumentować swoją lojalność wobec Niemiec. To zresztą jest ruch, powiedzmy sobie szczerze, starszy niż III Rzesza JNSDAP, dlatego że jest to ruch, który powstał w okresie Lat 80., 90. XIX wieku, tak zwany Los von Rom, czyli można powiedzieć odejście od Rzymu, i głoszony był w środowiskach tak zwanych pangermanów, głównie w katolickiej Austrii, którzy głosili, że Austria nie została przez Bismarka przyłączona do Zjednoczonej Rzeszy z tego powodu, że Bismarck i Prusacy nie chcieli mieć na pokładzie nadmiaru katolików. Dlatego, ponieważ chcemy być Niemcami, żeby nas Niemcy przyłączyli do Niemiec, wyrzekamy się wiary w to, co mówi Kościół katolicki, wyrzekamy się wiary, dokonujemy oficjalnie aktu apostazji i czekamy na przyłączenie do Rzeszy bez groźby jej katolicyzacji. No, w, Ruch ten w, w, w samym XIX wieku spowodował w samej Austrii około 100 tysięcy przypadków apostazji, więc miał charakter dosyć masowy, co tu dużo mówić. Ruch ten również był popularny w III Rzeszy, głównie właśnie pośród katolików nazistów, którzy odrzucali katolicyzm po to, żeby publicznie pokazać swoją lojalność, nazwijmy to, wobec. W religii III Rzeszy, jaką jest Hitlerz. I ruch ten zostaje potępiony w punkcie 26 encykliki. Papież pisze: W naszym kraju, czcigodni bracia, coraz częściej odzywają się głosy nawołujące do wystąpienia z Kościoła. Wśród przywódców tego ruchu są często tacy, którzy zajmują stanowiska urzędowe i przez to starają się wywołać wrażenie, jakoby wystąpienie z kościoła i połączona z tym niewierność wobec Chrystusa króla była szczególnie przekonywującym i pełnym zasługi sposobem okazywania swej wierności wobec. Państwa. Tutaj następnie papież wymienia różnego rodzaju korzyści oferowane przez państwo tym, którzy od Kościoła katolickiego oficjalnie odstępują. Opisane są również dalej no, przykładowe niekorzyści, czyli no, dosyć łagodne prześladowania lojalnych katolików, na przykład poprzez brak możliwości awansu albo wprost zwolnienia z pracy w urzędach itd. I wreszcie na sam koniec tutaj tego punktu papież potępia również ludzi, którzy publicznie odchodzą od kościoła i uważają, że nie zrobili nic złego, dlatego że zachowują we wnętrzu wiarę i się uważają dalej za wierzących. I tutaj przeciwko tego typu postawie, takiej bym powiedział, mocno konformistycznej, żeby robić karierę kosztem wiary, papież przypomina fragment biblijny: Kto się mnie wyprze wobec ludzi? Tego wyprę się ja wobec Aniołów Bożych. Pamiętajmy, że tych, tych katolików, apostatów rzeczywiście było sporo, szczególnie wśród inteligencji, dlatego że katolik apostata miał w trzeciej Rzeszy, bym powiedział, dosyć ułatwioną drogę rozwoju kariery. Tak się akurat składa, że w swojej pracy naukowej zajmowałem się dwoma postaciami, które dokonały takiej apostazji i które, którym, nazwijmy to, bardzo pomogło to w karierze. Jest to w naukach prawnych Karl Schmidt. Który dokonał takiej apostazji i w ten sposób został potraktowany przez nazistów jako swój, bo już nie był katolikiem. A drugi przykład jest to Martin Heidegger, który dokonał takiej apostazji z Kościoła. No i dzięki temu został zaakceptowany w środowisku protestanckiej profesury i zaraz przez Rosenberga został no de facto mianowany rektorem Uniwersytetu we Fryburgu. Wreszcie punkt ósmy, krytyki narodowego socjalizmu. Nazizm jako nowa forma sekularyzacji. I tutaj można powiedzieć, papież Pius XI mówi, że nazizm jest jakby no, kontynuacją liberalno-oświeceniowo-pozytywistycznej krytyki religii, stając się nowym ideologicznym, zmitologizowanym, sfanatyzowanym elementem starego programu sekularyzacji i laicyzacji społeczeństwa. W artykułach 2930 30 papież poucza nas. Szczególnie bacznie będziecie musieli czuwać czcigodni bracia, by podstawowych pojęć religijnych nie pozbawiono ich zasadniczej treści i nie nadawano im znaczenia świeckiego. Objawienie w znaczeniu chrześcijańskim oznacza Słowo Boże wypowiedziane do ludzi. Używanie tego słowa na określenie podszeptów krwi i rasy dla wyrażania, promieniowania historii jakiegoś narodu wprowadza w każdym razie zamieszanie. Innymi słowy, ktoś kto wierzy w rasę nie jest człowiekiem wierzącym. Ten kto wierzy w naród etniczny, etnicznie pojęty, nie jest człowiekiem wierzącym. Wiara w Gusła nie jest tym samym, co wiara w Boga. Punkt dziewiąty. Potępienie rasizmu i nacjonalizmu etnicznego jako formy zastępczej religii. Tutaj mamy potępienie przede wszystkim tezy, głęboko panteistycznej zresztą, to jakby wraca do tych Pierwszych punktów papieskiej krytyki nazizmu. Mamy tutaj potępienie tezy, że człowiek może uzyskać swoją nieśmiertelność poprzez dzieci, naród, wspólnotę narodową, rasę, wspólnotę etniczną. Człowiek może uzyskać zbawienie, mówi papież, tylko i wyłącznie w życiu pośmiertnym. Dzięki posiadaniu nieśmiertelnej duszy. Tymczasem nazizm głosi formę nieśmiertelności poprzez naród, wspólnotę folkistowską, rasę germańską. W, artykule 30, w punkcie 32 encykliki czytamy: Nieśmiertelność w pojęciu chrześcijańskim oznacza życie człowieka po śmierci doczesnej lub jednostki osobowej dla wiecznej nagrody lub wiecznej kary. Kto przez słowo nieśmiertelność chce oznaczać tylko zbiorowe życie w dalszym istnieniu ziemskim swego narodu przez czas bliżej nieokreślony, ten przekręca i fałszuje jedną z podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Podrywa fundamenty wszelkiego światopoglądu religijnego, domagającego się porządku moralnego. No i wreszcie punkt ostatni. Potępienia papieskiego jest to narodowo-socjalistyczna negacja grzechu pierworodnego. To trzeba tu wyjaśnić, dlatego, że to jest problem, który jest w Polsce polskiemu czytelnikowi widzowi mało znany. W Niemczech już od czasów Fryderyka Niczego, nurt to potem był rozwijany w całej mitologii rasowej. Przez Warta Chamberlaina, przez Alfreda Rosenberga bardzo mocno negowano grzech pierworodny jako ideę semicką. To była taka, bym powiedział, obsesja niemieckich środowisk neopogańskich i szowinistycznych, że grzech pierworodny jest to wymysł semicki, typowy dla ludów semickich, które podlegają despotom, despotycznym władcom despotycznemu Bogu semickiemu, który wymaga, żeby człowiek się kajał za grzech. I temu przeciwstawiano rzekomą germańską radość człowieka, który nie wierzy w żaden grzech i który jest wolny i zdolny do czynów heroicznych. To się znajduje bardzo głęboko zapisane w ówczesnej niemieckiej kulturze. W trzeciej Rzeszy oczywiście wyrazicielem tego poglądu jest Rosenberg w jego micie XX wieku. Negacja grzechu pierworodnego zajmuje no, bardzo ważne miejsce. I tą negację właśnie papież potępia. Punkt 33. Grzech pierworodny jest dziedziczną, chociaż nieosobistą winą potomków Adama, którzy w nim zgrzeszyli. Wiara w tę prawdę, która dzisiaj w Ojczyźnie waszej jest przedmiotem takiego szyderstwa ze strony wrogów Chrystusa, należy do niewzruszonej treści religii chrześcijańskiej. I na tym można powiedzieć, można by zakończyć dekalog dziesięciu błędów narodowy, narodowego socjalizmu, które wskazał w mit Brenner Zorge, papież Pius XI w 1937, w 1937 roku. Na sam koniec następuje w encyklice podsumowanie pewnych prawd wiary chrześcijańskiej. Nie, nie jest to wypisanie wszystkich symboli, opisanie w katechizmie, jest to raczej podkreślenie pewnych prawd, które mają służyć katolikom do wzmocnienia i do obrony przed zalewem narodowego socjalizmu. Co tutaj mamy wskazane? A mianowicie po pierwsze papież mówi, że nie istnieje coś takiego jak niezależna, świecka, doczesna, laicka etyka pozbawiona religii. To znaczy, mogą istnieć jednostki, które taką mogą wyznawać, ale nie jest to etyka na stałych i niewzruszonych fundamentach, jest to etyka ludzka, jest, jak można powiedzieć, jak ziarnka piasku, dzisiaj taka, jutro inna. No, szczególnie ta narodowo-socjalistyczna wydaje się papieżowi bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Po drugie, na zakończenie, papież podkreśla rolę rozumu ludzkiego, który mimo grzechu pierworodnego jest zdolny, Przejrzeć, zrozumieć istotę prawa naturalnego, które Bóg wypisał wszystkim ludziom w ich sercach. Po trzecie, papież przypomina, że prawo Boże i prawo naturalne jest. Ponad prawem stanowionym, i każdy chrześcijanin, nawet musząc wykonywać prawo stanowione, powinien mieć świadomość, jak brzmi prawo Boże i prawo naturalne, i że to, co każą mu robić, jest niezgodne z tymi prawami. Wreszcie papież przypomina, bo to jest jakby pretekst do całej tej encykliki, prawo rodziców do decydowania o szkole swoich dzieci, a więc ich prawo rodziców katolików do wychowania swoich dzieci w religii katolickiej. I wreszcie na koniec papież powtarza swój sprzeciw wobec obowiązkowej przynależności całej niemieckiej młodzieży do Hitlerjugend i tego BDM, czyli prawda, tej organizacji, nazwijmy to, dziewczęcej, odpowiednika Hitlerjugend. Także tymi elementami jakby no, zagrzewającymi do oporu, nie może czynnego, ale przynajmniej do oporu biernego, i wierności prawdzie katolickiej. Pius XI kończy swoją encyklikę, której lekturę oczywiście państwu polecam. Na zakończenie wspomnę jeszcze o tym, że posługiwałem się tutaj w wersją wydaną przez wydawnictwo Tedeum. Wersja wydawnictwa Tedeum jest świetnie przetłumaczona, ale ma jedną rzecz, o którą muszę Państwu zwrócić uwagę, a mianowicie poszczególne kwestie nie są podzielone na punkty. W innych wydaniach są one podzielone na punkty. No i ja się tutaj posługiwałem tym, tą punktacją za, za wersją, którą możemy znaleźć na portalu na portalu Opoka. I tam można znaleźć tą wersję z punktami, co zdecydowanie ułatwia porównywanie tego, co czytałem z tekstem, prawda, encykliki. No bardzo żałuję, że to świetne tłumaczenie nie zostało właśnie w te punkty Wyposażone um, a, um, a, i, i ułatwiłoby zdecydowanie śledzenie tego, co um, mówiłem i e, które punkty omawiałem. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do widzenia.